Cześć, z tej strony Aga i dzisiaj przybywam do Was z pokazaniem Wam, w jaki sposób ja sobie ustawiłam, zaczęłam, zaprojektowałam, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, w sensie co zrobiłam w moim tym notatniku, takim planerze po rysunki. Pod ostatnim filmem pytałam się Was, czy chcielibyście zobaczyć jak ja będę planować. No i tak było 50-50. Jeden głos był na, że totalnie nie ten klimat, a drugi głos, że owszem, jak najbardziej. Pozdrawiam Tośkę. Ole też pozdrawiam jak najbardziej. Więc postanowiłam zrobić salomonowe rozwiązanie i nie będę z Wami planować po prostu co tydzień tam tych moich wszystkich rzeczy. Natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, co ja wymyśliłam i co chcę trakować i jak u mnie to będzie wyglądać na cały rok, no to właśnie pokazuję Wam ten taki setup startowy, co ja tutaj zrobiłam, no i może się komuś z Was przyda. Więc trochę mało miejsca tutaj mam jednak. I zaczęłam już od samych okładek, musiałam wykorzystać wszystko to, co chciałam. W sensie, żeby zmieścić to, co chciałam, musiałam wykorzystać każde dostępne miejsce. Więc po tej stronie będę trakować sobie książki, które przeczytałam. Na dobry start mam ich 16, mam nadzieję, że będzie ich więcej. Natomiast po drugiej stronie chcę sobie trakować audiobooki i tych będzie na pewno zdecydowanie więcej, więc tutaj tych odnóż pająka będzie więcej. No i mój cel numer 2 to był taki, że się okazało, że ma strasznie dużo naklejek, więc postanowiłam je pozużywać, więc to też tutaj, jak widzicie, no jest ich sporo. Tu jeszcze nic nie mam, tutaj jakby co, mam jeszcze kawałek miejsca, jakbym coś bardzo chciała jeszcze trakować. I teraz tak, tu mam jeszcze stronę pustą, bo wiecie, jeszcze nie wszyscy wystartowali ze swoimi planerami i być może ja jeszcze coś bym chciała sobie od kogoś odgapić, że tak powiem, bo może ktoś ma fantastyczny pomysł na coś. Natomiast co ja już mam? Mam tak, ponieważ potrzebuję trochę zadbać o swoje zdrowie, taką kondycję fizyczną, więc mam tracker, w którym będę trakować jakąkolwiek aktywność fizyczną. Więc ja mam tutaj spacer, robię taki program sobie na YouTubie Walk a Mile, bieganie, yoga, hula hop i mam tutaj jeszcze trochę rzeczy wolnych, miejsca, że gdyby coś jeszcze mi się pojawiło, jakaś aktywność fizyczna, którą, a wiem co jeszcze, EMS na przykład mi brakuje. No także tu sobie będę po prostu je trakować, co danego dnia robiłam i też zobaczę chyba, czego mam najwięcej, to mi najwięcej, nawet nie frajdy, słuchajcie, nienawidzę sportu. Więc może nie co największą frajdę mi sprawia, ale po co jak już muszę, to po co najczęściej sięgam, może tak. Natomiast tutaj chciałam sobie jeszcze robić wyzwania, dlatego mam tutaj takie trochę miejsca, żeby jeszcze może trakować to. Później tak, tu mam właśnie te naklejki, kurczę, które mam. Gdyby ktoś pytał, to większość tych naklejek jest z Acciona i one, kurde, są trochę jak washi. I niestety, tak jak i washi, trochę się odklejają od czasu do czasu. Ale dobra, tutaj zrobiłam sobie bardzo podobny tracker, tylko że nie aktywność fizyczna, ale to, jakie rzeczy używam do hobby, jakiego rodzaju, co sprawia mi przyjemność i po co najczęściej sięgam. Więc u mnie to będzie tak, czy robiłam album, czy robiłam kartkę, czy robiłam LO, czyli te takie layouty 30x30, czy robiłam coś mixmediowego, czy to był jakiś projekt 3D. 3D u mnie to jest coś albo na HDF-ce, albo obraz, albo pudełko, wiecie, coś w tych klimatach. Czy to było szydełko, bo to jest jakby moje nowe odkrycie. Druty, które mam w planach się nauczyć, ale wiecie, to jest planer na cały rok, stąd te druty tu są. Czy markery, bo widzicie, one nawet tu dojechały do mnie na ostatnią chwilę. Mam jeszcze jedno puste okienko, gdyby coś, jakby miejsce na jeszcze jedną kratkę, gdybym coś nowego w tym roku wymyśliła, bo ja sobie przypomniałam, że mam strasznie dużo markerów i kiedyś mi to sprawiało mega frajdę, kolorowanie markerami, a prawie w ogóle tego ostatnio nie robię, więc tak stwierdziłam, że może do tego wrócę. A tutaj mam listę, taką miejscówkę, żeby sobie wypisywać pomysły na filmiki na YouTube'a. No i jak już je będę tutaj mieć, to tam odpowiednio będę sobie zaznaczać, że czy już mam nagrany, czy już mam obrobiony i czy mam już wypostowany, nie? Więc to takie miejsce, takie na burzę mózgów może w ten sposób. Tu jest coś, co właśnie ostatnio odkryłam, dużo osób to robi, które robią bullet journaling, czyli 24/24. W tamtym roku było 23/23 i tu chodzi o to, że 24 różne rzeczy trzeba zrobić 24 razy. I ja sobie wybrałam takie rzeczy, nad którymi ja bym chciała też popracować.
Starałam się tutaj w miarę pogrupować, tak, żeby były, wiecie, kategoriami chociaż blisko. I już Wam powiem, co ja tutaj mam. Mam tak, pierwsze rzeczy są właśnie takie trochę związane z hobby, ze scrapbookingiem. Mam tak, LO, chciałabym wrócić do robienia layoutów. 24, czyli 2 w miesięcznie, nie jest tak źle. Kolorowanie, żeby wrócić do kolorowania. Filmy na YouTube'a, chciałabym robić rolki. I teraz tak, klasy Staken, czyli jakieś takie tutoriale, albo też live'y, albo nawet kity, tudzież jakieś inne szkolenia. I niekoniecznie skrapowe, mogą też być, wiecie, nie wiem, z Excela, z Facebooka, z czegokolwiek ja sobie tam wymyślę, ale po prostu, żeby zrobić 24 takie kursy, powiedzmy, tylko że to nie muszą być takie dla mnie, to nie muszą być kursy takie, wiecie, opłacone i tak dalej, po prostu cokolwiek, co mnie rozwinie, ale takie, żebym ja to zrobiła, nie tylko, że siedzę na live'ie, oj, patrzę, jak ktoś coś robi, tylko w zamyśle u mnie to jest takie, że ja coś zrobię, że tą kartkę zrobię, ten album zrobię, nie wiem, to makro tam w Excelu, czy gdzieś tam napiszę. Także to jest mój zamysł. Projekty świąteczne. 24 projekty sobie pomyślałam, że mogłam je zacząć zbierać i zrobić właśnie taką przedświąteczną serię. Zobaczymy. Później mam użycie wykrojników. Mam sporo wykrojników, które u mnie leżą, a można byłoby z tego coś zrobić. Mam jeszcze 2 miejsca puste. No bo wiecie, cały rok przed nami, a ja już tutaj mam prawie wszystko zapełnione. Później mam ogródek, więc używanie częściej mojego ogródka. I to nie tylko robienie coś z nim, ale też, nie wiem, nawet żeby usiąść i wypić w nim kawę. Później mam sprzątanie. I sprzątanie mam bardziej takie na myśli, wiecie, 20-30 minut. I głównie tutaj akurat miałam na myśli przegląd szafy, czyli rzeczy, w których nie chodzę. Albo 2 przegląd skrapowych przydasi, z którymi tak naprawdę można byłoby się rozstać. I po prostu taki przegląd trzeba byłoby robić regularnie. Później mam tutaj granie w planszówki. Później mam filmy. Filmy dokumentalne i dla mnie to, wiecie, niekoniecznie takie historyczne, ale bardziej myślę tutaj o czymś z National Geographic, w takich klimatach. Dni rodzinne, czyli właśnie na przykład wieczory planszówkowe, wieczory filmowe, wyjście razem gdzieś, jakieś takie fajne wypady. Audiobooki, książki, więc wiecie, 24 książki, a tu mam tylko 16 miejsca, więc będę sobie musiała dorobić. Przepisy, bo mam taką nadzieję, że w tym roku będę sobie wprowadzać, że raz w tygodniu chciałabym jakiś taki nowy przepis spróbować i mam nadzieję, że potem będzie on wchodził do mojej rutyny. Charaktery, czyli chciałabym też czytać więcej artykułów z charakterów, takiego, wiecie, już bardziej rzeczach skupionych na mnie i na autorozwoju i trochę innym podejściu do życia. Później zapalanie świeczki, bo ktoś też taki fajny pomysł miał, a ja mam mnóstwo świeczek w domu, których nie zapalam, więc chciałabym 24 razy zapalić świeczkę. Wiem, że to może brzmi głupio, ale to są takie, wiecie, mikrocele, żeby sobie przypomnieć, o, że coś takiego w Twoim życiu istnieje. Low tech day, czyli właśnie dni bez jakiegoś wybitnego zużywania internetu, czyli takiego odcięcia się od wszystkich mediów, albo od większości mediów, jeśli to możliwe. Self-care day, czyli takie dni, gdzie wiecie, jakieś spa albo nawet spa domowe. Takie zadbanie o siebie, godzina dla siebie w łazience i tylko dla siebie. Później mam 2 cele powiązane trochę z ruchem i to jest przebiec 3 km i przebiec 5 km. Także to są moje rzeczy, więc jak chcecie, to się inspirujcie. Przeczytałam Wam je dlatego, że nie u wszystkich one były tak widoczne, a moim zdaniem niektóre pomysły tutaj są całkiem spoko, żeby sobie je ukraść. No i tu już jest jakby koniec tych takich pustych miejsc. Ja z takich rzeczy do trakowania, to zrobiłam sobie jeszcze na samiutkim końcu, było trochę miejsca, więc zrobiłam sobie chciejstwo tracker, czyli trakowanie rzeczy, które gdzieś tam potencjalnie bym chciała. No i tu mam tak listę rzeczy, które bym tak, wiecie, chciała, a druga lista rzeczy, które gdzieś tam regularnie chciałam sobie kupować od Art Story i jak już przychodzi moment, żeby zrobić zakupy, to żeby się nie zastanawiać, nie przeglądać sklepu od początku, tylko to, co mi tam wybitnie gdzieś tam wpadło w oko, żeby sobie zapisywać. Pewnie będzie tu za mało miejsca dla mnie, ale no może. Może mi się uda. Ewentualnie potem, wiecie, będę doklejać kartki jedną na drugą.
I mam jeszcze tutaj taką opcję na zakupy sobie zrobiłam, gdzie mam wypisane imiona ludzi z mojej rodzinki i mam tutaj urodziny, imieniny, Walentynki, Wielkanoc, Mikołaj, Święta, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet albo inne i takie, wiecie, pomysły na prezenty. Czy to mi się sprawdzi? Tego nie wiem. Siedziałam i się nudziłam, więc zrobiłam sobie taki tracker. No i tutaj mam taką stronę testową, bo jednak chciałabym sprawdzać, czy jak czymś piszę, to czy mi to nie przebija potem na 15 stron, bo w każdym planerze jest inny papier i tak naprawdę w każdym notesie jest inny papier i zazwyczaj mam taką jedną stronę właśnie poświęconą na to, żeby dzisiaj nawet o dziwo brush markery nie przebijają, a jak były takie super, super nowe, to mi w każdym jednym przebijały. Więc jak dla mnie brushpeny muszą chwilę z ekoliną odleżeć, żeby nie przebijać. Ale też na przykład pieczątki sobie odbijam, żeby zobaczyć, czy to nie przebija na drugą stronę i wtedy wiem, że mogę na spokojnie na przykład tego tuszu używać. No i wracając do... Czekajcie, muszę to podkleić, bo o, widzicie, się cały czas odkleja ta washi tejpka. Tadam. No i tu już się zaczyna miesiąc i teraz tak. Ja, ponieważ niespecjalnie, mimo tego, że tutaj te kratki mam rozrysowane, to niespecjalnie lubię rozrysowywać te kratki, a już zwłaszcza jak muszę wypisać później te numerki, zawsze się gdzieś walnę i zawsze coś jest nie tak. Więc znalazłam sobie takie fajne kalendarze do pobrania w internecie i sobie je tu po prostu wydrukowałam na papierze naklejkowym, a przy okazji coś mi tutaj dodają, trochę wiecie, koloru i tak dalej. No mają jeden minus, że jakbym to rozrysowała, to pewnie te kratki byłyby większe. Ale ja no, nie potrzebuję tutaj, wiecie, rozpisywać w każdej kratce miliona rzeczy. Po to będę mieć te tygodniówki. Więc myślę, że to mi wystarczy. A przez to, że one jest takie ładne i fajne, to od razu machnęłam je. Czekajcie, zaraz pokażę. Na wszystkie miesiące. Tych kalendarzy do druków naprawdę jest multum. Mi się tutaj spodobała po prostu kreska. Ale bardzo bym chciała Wam powiedzieć, czyje one są. Natomiast zginął mi, czekajcie, tu jest napisane Kinga Klisz? Kinga Klisz albo Wilsz. Klisz. Kinga Klisz. Więc gdybyście szukali, to Kinga Klisz ma takie cały rok do pobrania w formacie A4. Ja je sobie po prostu pomniejszyłam. No i teraz mam już zaplanowany styczeń, więc mam tutaj poprzybijane pieczątki z numerkami od piątku 13 od Fasykat, dokładnie te. Były fajne, malutkie, a co więcej jest ekstra, bo mają miesiące po polsku, gdyby ktoś szukał, i mają i skróty poniedziałek, wtorek, i też całe długie nazwy, więc jeżeli ktoś z Was rozrysowuje bullet journal w zwykłym notesie, to zobaczcie sobie na te stemple, zwłaszcza jak mają promocję, to jest spoko. Tutaj sobie przywaliłam takiego ludka, bo w piątki mamy live w Art Store, na które Was wszystkim serdecznie zapraszam, godzina 20. Ja tam zawsze jestem jako moderator i rozdawacz dla aktywnych osób, tam takich nagród malutkich. Więc mam sobie tutaj co piątek przywalony tego ludzika i sobie, żeby wiedzieć mniej więcej, który to jest, może nie który to jest tydzień, no bo widzę po numerkach, ale żeby widzieć to mniej więcej, jak to się ma w kalendarzu, gdzie ja jestem, to takie małe sobie też kalendarzyki znalezione w Google'ach wydrukowałam i mam je tutaj na każdym tygodniu. Widzicie, tu mam następny, tu mam następny. Tu jadę na ferie do Jeleniej Góry, więc gdyby ktoś chciał i był w 15, 21 w Jeleniej Górze stycznia, dajcie znać, możemy się spotkać na kawkę. No i po każdym tygodniu jest tutaj miejsce i ja tutaj już mam zrobione. Tu się jeszcze zastanawiam, co tutaj będzie, bo pierwotnie to miało być takie miejsce na mój journal, na mój pamiętnik, ale myślę, że tu może być za mało miejsca, więc chyba sobie wezmę osobny po prostu notes na to, a tutaj jeszcze coś fajnego wymyślę. Natomiast po tej stronie mam tak, YouTube, chciałam sobie wpisywać, co tam się u mnie na YouTubie dzieje i tutaj ewentualnie jakiś pomysł, co w danym tygodniu wrzuciłam na YouTuba albo co mam do zrobienia, jakieś tego typu rzeczy. Tutaj właśnie chciałam sobie wpisać przepis, który będę w tym tygodniu testować, więc to będę robić do przodu. Natomiast tutaj mam dwa trackery dla siebie i to jest, zdradzę Wam sekret, karpienie oczu
i picie wody, bo powinnam dużo więcej pić, więc takie dwa sobie tutaj trackery zamontowałam. No i jeszcze jedna ważna rzecz dla mnie. Tutaj, jak widzicie, są takie kropki, więc być może to była oryginalnie rozpiska na taką to-do listę rzeczy do zrobienia, na zadania. Natomiast u mnie tutaj będzie, to się nazywa po polsku wdzięcznik, tak, gratitude. I tutaj chciałam wypisywać fajne rzeczy, które się w tym miesiącu zdarzyły. Można więc jakąś foteczką albo coś. Natomiast taką właśnie listę chyba zadań do zrobienia, to właśnie chyba sobie ją tutaj będę robić, gdyż na bank będę potrzebować trochę więcej miejsca, bo no bo u mnie się trochę dzieje, więc myślę, że takie rzeczy, które nie są jeszcze przypisane do żadnego dnia, będę je po prostu tutaj wpisywać. No i tak to u mnie wygląda. W ten sposób sobie rozpisałam cały styczeń. W sensie, że mam tutaj te notatki, tego YouTube'a i miejsce na przepis. Z oczami i z piciem wodą to jeszcze zobaczymy. Tu mam puste, no bo mnie nie będzie w domu, więc to będzie totalnie tydzień nieszablonowy. Kolejny. No i później już mamy luty. I w lutym jeszcze, poza tym, że odbiłam sobie numerki, te numerki sobie podbijałam tam do przodu, do... Dokąd dycha? Do maja? Do kwietnia. Do kwietnia, no to nic więcej nie mam. I moja dobra rada od serca, że po prostu jak stemplujecie te numerki, to fajnie jest sobie po prostu odstemplowywać je już na cały rok, bo zmienianie 30 razy tego numerka jest trochę denerwujące. Chyba, że lubicie takie rytuały, że siadacie i sobie tam stemplujecie tydzień czy coś. Ale ja potrzebuję mieć na przykład właśnie cały miesiąc od razu, bo też planuję rzeczy na przyszłość, a tu się na przykład w styczniu się okazało, że potrzebuję, w styczniu, a jeszcze grudzień mamy, ale się okazało, że już potrzebuję mieć luty wystemplowany, bo gdzieś tam mam jakieś imprezy w planach. No więc musiałam odstemplować sobie luty, a jak już to zaczęłam robić, to tylko po prostu, wiecie, mokra chusteczka, wymieniałam kolor i stemplowałam dalej. Trzeba się skupić, żeby się nie pomylić, owszem, ale jest to dużo szybsze i dużo bardziej efektywne. Także tak wygląda mój pomysł na ten planer. Zobaczę, jak długo będę z niego korzystać. Mam nadzieję, że będę. Pewnie coś tu będę zmieniać. Tak jak mówię, oryginalnie tutaj miał być journal, ale mam wrażenie, że tego będzie chyba trochę za mało. Tym bardziej, że lista zadań u mnie chyba też będzie dłuższa, więc tu pewnie jeszcze się jakieś trackerki albo coś pojawią. Dobra, no to trzymajcie się, to tyle z mojej strony i do następnego razu. Pa!